vision. Witam was serdecznie, z tej strony Harden, a to jest odcineczek na luzie taki może elektro news, a jest to odcinek związany z kamerą, której unbox mieliście w piątek. Jest to kamera, jak to mówię, podróbka GoPro, a kamera to kamera sportowa, i tu nazwa jest bardzo chińska, Xiaomi G Umbrella. Model kamery, już się patrzę na Banguda, gdzie sobie tą kamerę zakupiłem. Znaczy model to jest A7LS i tą kamerkę na Bangudzie możecie kupić sobie za 260 zł i macie darmową przesyłkę na Allegro. Te kamery już też się pokazały i z tego co tak sobie obserwuję w tym momencie, to z dostawą najniższa oferta, nie najwyższa, tylko najniższa w tym momencie oferta, to jest 320 zł, tak? 320 zł. Dobra, troszeczkę się cofnę, bo moja recenzja, tu chciałem wam przeczytać, czytam recenzja, specyfikacja uciekła. I tak na szybko, tak naprawdę ja użytkuję tą kamerę od kilku dni, tak? Od 5 dni użytkuję tą kamerę. Dwa razy ją miałem w swoim heksakopterze. W tle leci filmik z niedzielnego nagrania. Ja tam daleko od siebie nie latam, ponieważ mam jeszcze problemy z orientacją, jeżeli chodzi o w jakim kierunku mój heksa leci. Muszę jakieś diody LED sobie zamontować. Zresztą muszę się w końcu jakoś chyba nauczyć też latać na FPV, tak? Mam z tym problemy jeszcze, no ale dobra, ja się uczę. Wszystkiego człowiek się musi nauczyć pierw, więc ja na razie ja tam bardzo bezpiecznie. Poza tym mam problemy dalej z GPS-em i jak włączam GPS-a, to mój heks lata po całym polu. Nie wiem, albo mam kopnięty po prostu GPS, albo po prostu, nie wiem, źle skonfigurowanego ArduCoptera. Dobra, ale mówmy tutaj o tej kamerze. Ja powiem wam, że ja jestem osobiście mega zadowolony, tak? Ja jestem bardzo zadowolony z tej kamery. Za 260 zł lepszej kamery chyba sobie kupić nie mogłem. Poza tym mogę tą kamerę używać do FPV. Tak, dokładnie. Jest to kamera, którą bez problemu za pomocą mikro USB mogę sobie podpiąć ją do transmitera wideo, tak, i mogę sobie obserwować przez gogle i powiem wam, że na gogle wygląda to niebiańsko. Gorzej troszeczkę na moim monitorku, ale ja mam bardzo cienki monitorek, tak, zrobiłem jeszcze, muszę sobie dorobić do monitorka osłonkę, żeby słońce nie raziło. Może na odcinek to zrobię w piątek, zobaczymy. Tak czy owak, ja jestem z tej kamerki bardzo zadowolony. Mówię, jest to naprawdę kamerka wysokiej klasy na procesorze Umbrella A7LS75, ma wyjście HDMI, ma wyjście mini USB, z którego możecie sobie wyciągnąć analogowy sygnał, który możecie sobie podpiąć do transmitera, to jest naprawdę mega super, to jest super, to jest naprawdę największy chyba plus tej kamery. Oprócz tego, że ma matrycę 16 megapikseli, ma rozdzielczość Full HD, czyli 1920x1080p i nagrywa w tej rozdzielczości w standardzie NTS coś tam, no wiecie, nie w palu, tylko w tym drugim, 60 fpsów, tak, no to jest miodzik, tak. Nie testowałem jeszcze, jak wygląda to 720p, ale chyba nawet YouTube nie obsługuje 120 klatek, więc tego nie dałoby się wam pokazać. Postaram się, aby ten filmik, który leci w tyle w tym momencie, był w 60 klatkach w wielkości Full HD, abyście mogli to zobaczyć. Zdjęcie z tą kamerką nie robiłem, tak, bo ja używam ją tylko do latania. Bardzo fajny interfejs i tu uwaga, ponieważ jeżeli ściągamy sobie ze sklepu Google, a przede mną miałem taki problem, to kazano mi za tę aplikację zapłacić, wiecie, więc no zdziwiłem się, ale na Banggoodzie można sobie to ściągnąć w wersji takiej aplikacji samoinstalowalnej na komputer wasz. Pytanie tylko, czy jakiegoś tam wirusa nie ma. Tak czy owak, ja tego tableta nie używam do niczego innego, tylko do tej aplikacji. Więc nawet jak miał się zawirusować, mała strata. Więc tu właśnie uwaga, ja nie wiem, ja ze sklepu Google nie mogę sobie ściągnąć, tak, z sklepu Playa. Ściągnąłem sobie przez Banggood tą aplikację i potem ją już mogłem sobie zaktualizować przez sklep Google, więc nie wiem jak to jest zrobione. Tak czy owak, mówię,
Jeżeli kupiliście tą aplikację, to musicie, ja tak musiałem ściągnąć sobie tą aplikację z aukcji, a ze sklepu już nie mogłem. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej kamerze? Powiem tak, nie wiem jak to jest dokładnie, nie dokładnie się bawiłem się tą konfiguracją, ale filmiki nagrywane są w sekwencjach 5-minutowych. Tak, po 5 minutach automatycznie robi się nowy filmik. W sumie jest to dobre, bo w momencie jakiegoś tam crasha, coś tam się z kamerą stanie, bateria nagle się skończy, no to mamy filmik, te 5 minut zapisane, co 5 minut mamy filmiki zapisywane na karcie pamięci. Dla mnie to jest mega, dla mnie to jest dobre, mi się to podoba. Dla mnie kolory są bardzo żywe, no mam nadzieję, że to widać w filmiku, ale jak to mówisz, kolory nie pasują zawsze, bo można sobie w programie grafić, wtedy kolory troszeczkę bardziej nasycić. Mi odpowiada. Jedyny minus, jaki zauważyłem, to jest taki, że chyba bateria bardzo, no, znaczy w sumie tak, no, wytrzymuje loty z tymi pakietami LiPo, które ja posiadam. Domówiłem sobie nową bateryjkę, więc no, będę miał dwie, ale tak czy owak, nie wiem na ile starczy, ale zakładając, tak przeliczyłem sobie ile nagrałem, ile procent baterii zostało, starcza na około godzinę pracy kamery, tak, około godziny pracy kamery, tak mi się wydaje. Mówię, nie testowałem w 100%, tak, jeszcze to jest zapewne godzina, ale tak czy owak, tak mi się wydaje po tych właśnie procentowych, po tych procentowym stanie baterii, które mogę sobie sprawdzić na tablecie. Ogólnie mówiąc, dla mnie kamera jest godna polecenia, więc jeżeli potrzebujecie dobrej, taniej kamery do FPV, do nagrywania z drona, to ją mogę z czystym sumieniem wam polecić. Konfiguracja przez Wi-Fi, więc teoretycznie tak jak mamy transmitera, to możemy sobie obraz oglądać przez Wi-Fi. Oczywiście w trakcie włączenia nagrywania obraz się przycina. No przycina się dość pokaźnie, no bardzo się przycina. Dobra, nie oszukujmy. Przycina się bardzo w trakcie nagrywania. Jeżeli nie nagrywamy, a tylko obserwujemy przez tablet, obraz wydaje mi się, że jest płynny. Tak, obraz jest płynny. Mówię, w trakcie nagrywania obraz przycina, ale jak oglądamy sobie bez nagrywania na kamerze, obraz jest bez cięć. Tak przynajmniej ja miałem takie wrażenie, kiedy sobie tak po domu ruszałem tą kamerą, będąc koło tableta, tak? Więc tu jest akurat taka kwestia, że przy nagrywaniu, włączonym nagrywaniu na kamerze, obraz na tablecie się przycina. Czy coś jeszcze o tej kamerze mam powiedzieć? No w tym momencie nie. No ja używam tego mikro SD, tak, mikro SD się nazywa, klasy bodajże 8, tak, jeszcze sobie sprawdzę, bo akurat zgrywałem filmiki, klasy 6, tak, no nie widzę ścięć. Nie widzę ścieni, mam tylko 8 giga na razie, będę sobie musiał dokupić, bo kamera obsługuje do teoretycznie, tak jak jest napisane w specyfikacji, do 64 giga. Ja mam tylko 8, ale powiem wam, że 8 giga spokojnie wystarcza. Ja nagrałem bodajże 30 minut filmu, coś takiego, 30 minut filmu, to się sprawdzić tako. Chyba nie sprawdzę, niestety nie, jakbym to odpalił w programie i... Czy da się to szybciutko podejrzeć, ile tego tak naprawdę jest? 5. No, około 30 minut filmu to jest około 4 giga na karcie pamięci, więc chyba to jest niezły wynik. To jest niezły wynik, jeżeli chodzi o kompresję. Mamy tutaj MP4, tak? Więc format bardzo przyjemny dla nas. I tyle. Tyle. Jeżeli szukacie dobrej kamery w takiej cenie, w przedziale takim cenowym, to chyba lepsze nie znajdziecie. Kamera godna polecenia. Poza tym ocenicie sami, patrząc się na filmiki. Sorki, że te filmiki się też taki troszeczkę bardziej na luzie i tak dalej, taka pogadanka moja, ale no niestety wszystkim nie miałem jakoś czasu nagrać wam coś porządnego. Może coś będzie w piątek. Ostatnio po prostu, czy nie mam teoretycznie wolne, ale jakoś tak nie mam czasu, tak? Nie mam czasu, żeby po prostu przysiąść i coś tam porobić. Mam nadzieję, że to się jeszcze jakoś unormuje i jakieś tam tematy fajne będą. Poza tym, słuchajcie, ten mój kanał tak naprawdę jest z elektroniką w tle, więc nie oczekujcie ode mnie, że będę drugim elektromarasem, czy nie wiem,
elektroprzewodnikiem, tak? U mnie się nie nauczycie, jeżeli chodzi o samą elektronikę. Po prostu takie luźne filmiki z elektroniką w tle. Dobra, zachęcam Was do pisania komentarzy, napiszcie, co myślicie o tej kamerze, czy mieliście już z nią do czynienia, czy macie zamiar taką kamerę sobie zakupić. Jeżeli potrzebujecie jakichś więcej informacji, dokładnie z jakiej aukcji kupiłem, jak to wyglądało, ile to trwało, jeżeli nie mówiłem tego wcześniej, to po prostu Wam to napiszę w komentarzu lub rzucę na prywatną wiadomość. To ja się z Wami żegnam, zachęcając do łapki w górę, komentarza, polecenia kanału swoim znajomym i życzę miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie albo widzisz. Tak jest. Trzymaj się. Cześć.